Siemanko, jestem Lucek, to jest Tuning Camacho w GTA 5. Zapraszam was, ale nie będziemy tylko tuningować, bo sprawdzimy sobie, jak ten samochód radzi sobie w terenie, no bo jest to samochód terenowy, który tak dla porównania zespawnowałem także Sand Kinga XL, jeden z większych samochodów, jakie w ogóle możemy mieć w GTA na własność w swoim garażu, nie licząc oczywiście Insurgenta i na przykład Guardiana. Guardian jest już bardzo duży, ale Sand King jest taki bardzo wysoko zawieszony, wiecie, prześwit jest ogromny, no i jest mega długi. Camacho wydawało mi się, że jest to bardzo długi samochód i duży, jak się do niego wsiada, jest taki poszerzony, no ale zobaczcie, że ten prześwit nie jest aż taki ogromny, prawda? Jest to oczywiście jeden z nowych samochodów dodanych do GTA Online i zaraz sobie sprawdzimy jego opcje. Pisaliście mi w komentarzach, że jest ich sporo, więc myślę, że będzie co sprawdzać, ale mam dla niego przygotowany też specjalny test. Nie będziemy testować go jako samochodu takiego normalnego do jazdy po drodze, po takiej ładnej nawierzchni, tylko przetestujemy go sobie w jego takich dedykowanych dedykowanych miejsc. No, tam gdzie powinien jeździć, tam gdzie powinien się znajdować, czyli na offroadzie, krótko mówiąc. Boże. No i jedziemy. Tutaj sobie zainstalowałem te pierwsze opcje, jak widzieliście. A, nie powiedziałem jeszcze, cały czas o tym zapominam za każdym razem, ale jeśli macie ochotę oglądać więcej takich odcinków u mnie i oczywiście na moim kanale sobie nie przegapić żadnego tam odcineczka, to oczywiście zostawcie sobie łapkę w górę, tam subskrypcje, te dzwoneczki i te inne sprawy. No, często się o tym zapomina, chcecie wrócić do tego swojego ulubionego youtubera, to wiecie, gdzie mnie szukać, nie? No to właśnie to zróbcie teraz, dziękuję. No i dobrze, jedziemy sobie po kolei. Więc mamy zderzaczek. Taki. Mamy w kilku kolorach. Shit, patrzcie, mamy. Wow. Możemy co to jest? Taran, to się tak nazywa. Ciekawy ten taran jest. Może będzie jakoś lepiej podjeżdżał pod górki. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest ciekawsze. Dajmy sobie w kolorze numer 2. Tylne zderzaki. Osłony na lampy. No i tyle. W zasadzie tutaj nie ma żadnej filozofii. Dajmy też w kolorze 2. Ok, silnik. Tu sobie ulepszymy wszystko. Układ wydechowy. O, tutaj mamy takie końcówki z gwiazdką. Tu mamy tak na boki. A tu mamy z boku, z przodu, boczny. Haha. To. Nie, to oczywiście musimy zainstalować coś takiego. Taką ciężarówkę zrobimy z tego. Drzwi! Możemy usunąć drzwi, zobaczcie. Ale super, podoba mi się to bardzo. Ciekawe, jak będą się otwierać. Okej, okay. Grille. O, grille są fajne. Ten pierwszy mi się podobał, niech zostanie. Maska. Coś jak w dupście, kojarzycie? I dupsta 6x6 i zwykła dupsta ma taką możliwość zainstalować taki płyt na masce. Okej. Okay. No i tyle. Łopatki. Dobra, niech będzie. Gdzieś tam się zakopiemy kiedyś, to będziemy potrzebowali tych szpadli czy łopatek. Zestawy neonowe to oczywiście pomijamy. No i malowanko. Co my tu możemy sobie zainstalować? Nie wiem, czy będę chciał coś instalować. Bo... Ty, zobacz na to. Leśne malowanie. O, coś takiego. Nie? Taki porzucony się nazywa tak to malowanko. O, taki ten. Nie, w sumie taki... No, może taki kamuflaż sobie zainstalujemy jakieś, tylko... A, trzykolorowy kamuflaż i dwukolorowy kamuflaż. Dajmy dwukolorowy. Tablica. Fajnie można zmienić ten samochód już na tym etapie. Kolor możemy wybrać. Dobra, weźmy sobie... Czerwony, nie. Dajmy jakiś taki... Może wojskowe barwy zrobimy. To drugi kolor może będzie malować... No zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Okej. I teraz drugi kolor to jest... A, już myślałem, że to będzie... Będziemy mogli to malowanie edytować jakoś. Że na czerwono? Ty, ale co to? Czemu mi się tu błotniki pomalowały? No to ciekawe. Nie wiem, może będzie można to zaraz zmienić, czy coś? To mnie pomarańczowe. Tylko taki może ciemniejszy pomarańczowy. O, taki piaskowy. No, złoty. Dobra, niech będzie. Klatka. Jezu. To. No jest tu trochę tych opcji. A,
Nie aż tak duże jak myślałem, ale trochę jest. Dajmy sobie tak odchromowane w kolorze numer 2. Ok. Dach. Shit. Bez dachu. Nice. Jak będzie deszczowo, będzie trochę lipa, no ale będzie lżejszy zawsze. Tutaj mamy progi. Takie fabryczne wyglądają całkiem nieźle. Są, znaczy pasują do reszty, nie? Możemy zrobić sobie tego takiego jeepka. Na safari, powiedzmy. Zawieszenie? Nie, no tu obniżać nie będziemy. Ops. Ty, co, czekaj. Patrzcie, jakie hamowanie ma słabe, jeśli chodzi o statystykę. Dobra, paki. Bagażnik na pace, okej. Okay. Skrzynka jakaś. Skrzynka z amunicją, spoko. I jakieś ten... Bagażnik na pace, jakieś torby. A ciekawe, to amunicja coś robi? Z amunicją. Czy można na przykład sobie uzupełnić amunicję przy tym samochodzie? Wątpię, ale... Samochód ogólnie nie jest drogi w GTA Online. Jakieś 370 tysięcy kosztuje, coś takiego. Koło 300 tysięcy, koło 400 tysięcy kosztuje, także nie jest to dużo kasy. A samochodzik ma bardzo, bardzo dużo opcji. Nie no, wiecie co, ja tutaj zostawię fabryczne felgi, dlatego że one są delikatnie szersze od tych customowych, nazwijmy to. Mamy sobie kule odporne i... Jakieś tam... A, tutaj nie mogę tego zrobić, okej. Okay. Dym, dajmy sobie jakiś czarny. Dobra, co dalej? Szyby. No tutaj chyba szyby już nie mamy, więc nic nam to nie da. I tyle. Jezus Maria, ten samochód naprawdę się konkretnie zmienił. Jezu. No dobra, jak z tym przyspieszeniem? Bo tak ruszyłem sobie nim wcześniej i to przyspieszenie nie było jakieś fantastyczne. Więc... Nie jest chyba tak źle. Nie jest chyba aż tak źle. No ale najbardziej interesuje nas jazda w offroadzie. I wow, trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie to tłumi. Nie jest to zawieszenie takie super miękkie, jak powiedzmy w Insurgencie na offroadzie. Insurgent offroad, jak się jeździ nim na offroadzie, jest taki bardzo miękki, bardzo fajnie tłumi to, ale ten bardzo też, no świetnie się zachowuje moim zdaniem, jest dosyć szybki. Ale ja mam dla niego specjalny test. Pojedziemy sobie w góry. O, trochę się tutaj wybił, to nie było fajne. Pojedziemy sobie nim specjalnie w góry, w takie miejsce, gdzie... Naprawdę. Większość samochodów offroadowych wymięka. Chyba, że to są naprawdę takie super fury jak te Dakarowce. Albo... Co tam jeszcze? A Contender sobie super radzi w tamtym miejscu. Żeby tam dojechać, to musimy przejechać przez tą górę. Oczywiście tutaj też sobie przetestujemy. Zobaczymy, jak to sobie poradzi. No bo to jest taki hardkorowy test tego samochodu. Więc... I też on ma wyłączoną tutaj nieśmiertelność, więc ten samochód da się rozwalić. Czasami podczas robienia tych różnych tuningów i testów samochodów włączam im brak zniszczeń, żeby ładnie wyglądały. A tutaj sobie radzić fajnie. Patrz na to. Jaki kozak. Nie, no ja myślę, że tutaj większość samochodów sobie poradzi, no nie? Bo to wyskakujemy po prostu. Ale czy on, jak będziemy na tej pionowej, prawie że pionowej skale, to czy on da radę tutaj podjechać bez problemu? Patrz, zatrzymałem się. Ja cię nie mogę. Muszę to przetestować inne samochody offroadowe i zobaczyć, czy tak dadzą sobie radę. Zatrzymuję się. Shitty. Dobry jest co. Kurde. Niewiele kosztuje, jest szeroki, fajnie wygląda, dużo opcji tuningowych. Zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd. I wow. Nie? To jest coś fajnego. Zobaczcie, tutaj mamy taką listwę LEDową z przodu. Jeśli sobie włączymy długie światła, to ta listwa LEDowa też się świeci i w nocy naprawdę daje nam niezłego powera, nie? Tutaj mamy taki hardkorowy podjazd. Spróbujmy. No daje radę. Daje radę, jedziemy dalej. I jesteśmy prawie na szczycie, zobaczcie. Bez problemu sobie tu przejechał, ale bardzo, bardzo przyjemnie można się nim powspinać. Ty, co to był za jakiś kojot tam? I przejechałem go też. Jesteśmy na szczycie tej góry. I teraz... Tam się trzeba przedostać. Tylko nie wiem, czy ja dobrze zajechałem z odpowiedniej strony. A, tak, dobrze zajechałem. Tutaj musimy zjechać na sam dół. Przejechać przez wodę, to będzie trochę tak na farcie. Nie wiem, czy mi się to uda. Dobrze by było zapisać sobie ten samochód. Jedźmy na dół. Ciśniemy. No właśnie, jeśli chodzi o statystykę hamowania, to w tym samochodzie słabo z tym hamowaniem niby było, ale ja nie wiem, czy temu można do końca tak ufać, więc... Po prostu jedźmy. I... Normalnie w GTA Online, jak będziemy sobie grali, to taki wybuch się nie zdarzy, jeśli spadniemy. Przynajmniej jest to bardzo mało prawdopodobne, że rozwalimy się spadając w ten sposób samochodem.
Ojeju, jeju. No ale w singlu to tak jest, że on po prostu czasami wybucha, jak źle uderzymy samochodem o powierzchnię, więc... Okej, okay, jedźmy. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Hops, hops, hops. Okej, okay. Tutaj chyba najlepiej jest sobie... Wow! Trafić w tą taką szczelinę. No ale podstawowa sprawa, czy my przejedziemy przez wodę tym samochodem? Ty! Ale na styk! No dobra, spróbujemy teraz tak. Tutaj się przedostać jakoś. Tu jest dosyć głęboka woda, ale w niektórych miejscach jest płycizna. Więc może się jakoś się uda. Oj, mamy tu ciężkie, znaczy słabe... O, tu jest chyba płycizna. Mamy tu słabe hamulce w samochodzie, więc... Nie wiem jak to będzie. Hamujemy, hamujemy. Uj, się, dobra, jedziemy. Wow, dał radę. Skubaniec. No dobrze, jak się teraz stąd wydostać? Kiedyś zrobimy sobie może jakiś zlot samochodowy. Właśnie na te kanisy, ale nie jest drogi i powinno być całkiem fajnie zrobić sobie taki zlocik po górach. Wiecie, takie jazdy offroadowe. Ty, patrz, co się dzieje? What the fuck? Ty, on tu po... Jak? Nie spodziewałem się tego, naprawdę. No ale ja mam taki wyznacznik, jeśli chodzi o te samochody offroadowe, który samochód jest naprawdę dobry, jeśli podjedzie bez problemu w jednym miejscu. I pewnie niektórzy, co byli już na moich streamach, gdzie sobie jeździliśmy offroadowo, wiedzą, gdzie to miejsce jest. Kurde, ja sam nie wiem teraz, gdzie ono jest. Ale wiecie, jak ono wygląda. To jest... Chyba musimy się trochę cofnąć, znaczy pojechać tam w dół rzeki. Tutaj się kończy napad Pacific Standard Kurumą, jak się jedzie go. I się tam właśnie trzeba zeskoczyć i ten... I to w pewnym momencie jest taki właśnie zjazd i podjechać pod to jest mega ciężko. Tutaj też jakiś podjeździk jest, musimy go kiedyś obadać. Okej, okay. Czy to jest to, co myślę? Czekaj, a może tu byśmy spróbowali? Nie wiem, gdzie to jest? To musi być gdzieś tutaj. Okej, okay, tu mamy jakiś podjeździk, tu jeszcze tego nie testowałem. Czy Camacho da sobie radę? Oczywiście mamy tutaj napęd na wszystkie koła, więc... Ten samochód jest chyba naprawdę bardzo dobry na te podjazdy. No dobra, jestem tu. Teraz... Zaraz. Jestem taki... No o, tam jest taka pionowa ściana. No muszę znaleźć ten podjazd, to mi nie da spokoju. On jest naprawdę taki hardkorowy, że jak pod niego podjedzie ten samochód, to ja oficjalnie stwierdzam, jest to jeden z lepszych offroadowców, jakie możemy kupić. I za dość niewygórowaną kwotę. To mi się podoba. No dobrze, jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Spróbujemy sobie tu podjechać. Idziemy. Jakieś głazy. No właśnie, ten samochód jest bardzo szeroki. Może się okazać, że się gdzieś tutaj nie zmieści, bo to są takie szczeliny gdzieniegdzie. Co tutaj jest? Ty, może tutaj pod to pionowe byśmy spróbowali. No daj, spróbujemy. Zobaczymy, czy się uda. Kurde. Myślicie, że taki dobry jest, że tutaj też by podjechał? No nie wiem. To są już... Kurde, pionowe skały! Nie wiem, czy tutaj... Jak tutaj podjechać? Nie no, tego sobie nawet nie wyobrażam. Grałem długo w GTA, ale nie widziałem, żeby jakikolwiek samochód po coś takiego podjechał, kurde. Ale spróbujmy. Wow, ty. Nie da rady. Jeszcze raz, rozpęd. O nie, tutaj, wiecie co ja bym tutaj widział? BF400, jedynie dałoby sobie radę. Tu jest tak stromo. Musicie tu kiedyś spróbować, ja mam otworzę mapkę. Zobaczcie, gdzie to jest. To jest tutaj. Tu musicie sobie spróbować, czy dacie radę podjechać jakimkolwiek pojazdem. Ja myślę, że albo opresor. Opresor to już ostateczność z dopalaczem. Ale najlepiej to chyba BF400, taki normalny pojazd. Nie? To najprędzej by dał radę tam podjechać. Okej. Okay. Ciśniemy w takim razie tu i zobaczymy. Jest stromy pojazd. To jest chyba taki podjazd dla samochodów. Nie powinno być większego problemu dla Camacho, ale patrzcie. A już pierwsze rozczarowanie samochodem. Okej, próbujemy jeszcze raz. Hop. No, dał radę. Byleby nie tracić tego rozpędu. O się, dobra, hamujemy, próbujemy hamować. O, trzyma się, dobra, zmniejszamy obroty. Jest tutaj za wąsko chyba dla niego, on tu nie da rady się wcisnąć. Ej, musimy tu kiedyś podjechać. Nie wiem, pewnie jest taki... Ja myślę, że Contender dałby tutaj radę. Żeby było to... Ale kurde, jest ciężko. Mimo, że samochód poradził sobie bez problemu na większości podjazdów, to ten jest jakiś taki hardkorowy, kurczę.
Nawet go nie testowałem tutaj innych samochodów, ale myślę, że Contender jest troszeczkę węższy i dałby radę tutaj podjechać. Spróbujmy jeszcze. Nie, tutaj się odbiłem. Straciłem dużo prędkości. Oh shit. Ej, musicie tu potestować. No dobra, spróbujmy inną drogą. Spróbujmy może tutaj. Powoli, powoli. Siedź. Dawaj. Oh, fuck. Ty, może ta skrzynka z amunicją coś tutaj przeszkadza? W ogóle, żeby ogarnąć, jak tu jest stromo, zobaczcie. Pod to próbowaliśmy przed chwilą podjechać. Nie? Ja pierd... To jest, nie wiem, to jest prawie pionowa ściana, kurde. Ja te samochody tutaj podjeżdżają, to jest fajne w GTA, ale jednocześnie nie wszystkie samochody dają radę. Ty, czy on się dymi na czarno? Co mu się stało właśnie? Nie wiem, zaczął się dymić na czarno przez chwilę. A, to może ten, może z opon, tak. Dobra, próbujemy, patrz jak ruszył. Próbuję zmniejszyć obroty, żeby jakoś złapał przyczepność. Ale kurczę, start ma niezły skubaniec. Ej, dobra fura, kurczę, i za niewielkie pieniądze w GTA. Online. Dobra, spróbujmy. Czy damy radę? Nie ma tu w ogóle żadnego rozmachu. Siedź, zaraz spadnę do wody. Zaraz w ogóle spadnę. Próbuję to jakoś hamować. Okej, Camacho. Dasz sobie radę. Okej, tu się zatrzymaliśmy. I teraz spróbujmy stąd. Spróbujmy stąd. Jakoś. Wystartować fajnie. Shit. Okej, jesteśmy. Uwaga. Może jakoś pod kątem. Co on robi? O shit, patrz, podjedzie. Podjechał to. Jaki skłoniec. Ja nie mogę. Nice. No dobra, jesteśmy chyba prawie na szczycie. Życie na szczycie, moi drodzy. Jo. Dał radę, skubaniec. Ale jeszcze mam dla niego jeden test. Tutaj jest gdzieś taki hardkorowy zjazd. Wiem, że jest. Tutaj wiele razy testowałem właśnie go. I zaraz. Muszę znaleźć tą drogę. No dobrze. Znalazłem ten hardkorowy podjazd. Pytanie tylko, czy dam radę tym kanisem tutaj podjechać, dlatego że on jest dosyć szeroki. To są takie krzaczki, które potrafią przeszkodzić. O właśnie. I tutaj większość samochodów tych szerokich odpada. I tylko niektóre, te naprawdę takie... A, chyba, że pojedziemy sobie tutaj. No tak, Camacho da sobie tutaj radę bez problemu. Ja nie mogę. Ej, on jest jakiś naprawdę super do wspinaczki, widzę. Bo tu testowałem wiele samochodów, ale naprawdę dużo offroadowych wymiękało. Okej. Chodźmy teraz tu. Tu jest taki też hardkorowy podjazd, ale tamto, co on już przejechał ze mną, ja nie wiem. Okej. Tu mamy coś. Oj. I tu jest właśnie ciężko. Tu jest właśnie ciężko, bo tutaj nie ma takiej dobrej przyczepności. Z prawej i lewej strony. Są te wertepy. Ty. O, już myślałem, że sobie poradzi bez problemu. Już miałem mówić, kurde, super samochód. Ale jednak nie, jednak się zawahał. Myślę, że i tak da sobie tu jakoś radę. Tylko spokojnie. Rozpęd. Okej. Tutaj sobie wjechaliśmy. Teraz tu po prawej stronie. Oj, shit. Okej. No dalej. Okej. Ciśnie. Ty, złapał przyczepność i pruje do przodu. Ha! Niezły jest. Kupujcie go, kurde, jest świetny. Jest niedrogi. O, kurde. No nie, teraz mnie rozwalił. Jak on super łapie tą trakcję. Wow. Okej, próbujemy i zaraz będzie na szczycie, bez problemu. Ha! Jezu, jakie to jest łatwe! On podjechał naprawdę trudne tereny. I zobaczcie, i szczyt. Jezus Maria. Przed chwilą zjechaliśmy z tamtej wielkiej góry, dojechaliśmy aż tutaj. Myślę, że Montchilat bez problemu. Kurde, ale to już sprawdzimy sobie na jakimś live'ie, na jakimś spotkaniu takim offroadowym. Bo powiem wam, że samochodzik naprawdę jest konkretny i wart swojej ceny. Także w online, jeśli szukacie jakiegoś offroadowca fajnego, to polecam wam właśnie ten samochód, ewentualnie Contender, ewentualnie jeszcze któryś z Dakarowców. Te Dakarowcy też są świetne, chociaż one z kolei nie mają chyba aż tak dobrej trakcji jak ten Kanis Camacho.
około 300 tysięcy dolarów i wow, jesteśmy bogami na offroadach. Trzymajcie się, na razie, pa pa.